tak, jeżeli chodzi o samą branżę 3D i to, bo nie wiem, czy wszyscy, którzy tutaj są, to są ludzie, którzy są stricte zainteresowani game devem, czy są to ludzie, którzy są zainteresowani ogólnie branżą 3D, czy są tutaj też jacyś totalni nowicjusze. Także chciałem tylko tutaj sobie przejechać po tym, że ogólnie grafik 3D znajdzie pracę w game devie, w efektach wizualnych, czyli tym, co widzicie na co dzień na ekranach telewizorów czy w kinach. Scanning 3D teraz też jest dość popularnym zajęciem. To są po prostu ludzie, którzy sobie biegają po górach, po lasach z aparatami, czy też po jakichś ruinach i skanują obiekty i później wrzucają je na różne aplikacje i te obiekty są później używane praktycznie przy wszystkich innych zawodach, które są tutaj wymienione. Wiesz co, prośba, też... Janek, jakbyś mógł jeszcze po tej slajdzie się przedstawić i powiedzieć, czemu akurat ty tą relekcję prowadzisz, sorry. Żeby też mieli okazję ludzie poznać ciebie. Przepraszam, jestem lekko zestresowany, także może zaczniemy faktycznie od... Luzik, po to jestem tutaj. Aha, dobra, już tamtego slajdu nie ma. Od przedstawienia się, także ja jestem ogólnie, jak można tak powiedzieć, grafikiem 3D, specjalizuję się w hard surface arcie. Tak, to ja znowu muszę na siebie patrzeć. W hard surface arcie i jeszcze specjalizacja od specjalizacji, jestem weapon artystą, czyli głównie robię po prostu bronie w grach. Takie hero assety to się nazywa, czyli rzeczy, które macie w ekwipunku, w inwentory u swojego bohatera w grze, to są hero assety, a no bronie, no to mówi samo za siebie. Pracowałem przy Silent Hillu 2 remake'u w Bloober Studio, teraz pracuję w Roommate Studio, obecnie pracuję przy Call of Duty. Nie mogę powiedzieć konkretnie którym, ale jednym z tych, które są aktualne. Ale będę mógł powiedzieć dokładnie przy którym, no do końca tego roku myślę. Także jeżeli chodzi o to, to mam już jakieś doświadczenie. Jestem, tak jak wcześniej wspomniałem, seniorem, aspiruję, żeby być też leadem jakiegoś teamu właśnie w Roommate Studio, bo Roommate Studio jest studiem, największym studiem outsourcingowym, które ma wiele projektów, czyli wiele pozycji, wiele szans do tego, żeby liderem zespołu właśnie zostać. Ogólnie w tej chwili... O, szybko ci przerwę, tak, że Vera i Adrian ci napisali, żebyś się nie stresował, że jest super. Także nie ma czym się przejmować. Dziękuję. No, musicie sobie zdawać sprawę, że jako właśnie artysta 3D, to jednym z wielkich przywilejów jest to, że przez, nie wiem, 4 czy 5 lat siedzi się samemu w domu w jednym pokoju i nie trzeba nawet z nikim praktycznie rozmawiać poza jakimiś pojedynczymi rozmowami, sesjami feedbackowymi i tak dalej. Oczywiście są też innego rodzaju spotkania, ale no, pewnie do końca jeszcze tego dzisiejszego naszego meetingu będę się stresował, serce mi trochę wali, ale to wytniemy. Dokładnie, wytniemy to na YouTube już. Dobra, no to tak, przedstawiłem się, powiedziałem, co mniej więcej robię. Aha, jeżeli chodzi o zwykłe asety, które nie są broniami, to czyli w moim poprzednim studiu w Blueberze i tutaj przy jednym projekcie w Roommate też się zajmowałem robieniem innych asetów, bo tak naprawdę hard surface, czyli to, co tutaj widzicie, pierwsze hard surface artysta, no to jest po prostu osoba, która modeluje wszystkie praktycznie rzeczy, które nie są modelingiem organicznym. A modele organiczne to są postaci, nie wiem, kamienie ogólnie, kamienie tak, kamienie też są organiką. Rzeczy, które mają kształty lub naturę, tak jak nazwa na to wskazuje, organiczną. Czyli hard surface to będą wszystkie meble, właśnie bronie, sprzęty, RTV, AGD, wszystko, co właściwie widzicie dookoła siebie w pokoju, nie wiem, klimatyzacja, to jest wszystko hard surface, z takim małym wyjątkiem, że na przykład jeżeli na stole, na nóżce stołu macie lwa wyrzeźbionego, no to to będzie już element organiczny, czyli to będzie jakiś taki model, który jest na pograniczu. I ci najbardziej wyspecjalizowani hard surface artyści, asset artyści, bo to też można tutaj dyskutować na temat tych wszystkich tytułów, no to będzie osoba, która już się chwyci wszystkiego. Jak macie na przykład, nie wiem, karabin,
maszynowy, który zamiast tam zamiast gripu zwykłego będzie miał wymodelowane jakieś węże, no to to już jest ktoś, kto jest jakby w stanie dotknąć troszeczkę wszystkiego. Tak, wiesz co, tutaj jeszcze Filip zapytał, czy kanapa też, jeśli chodzi o modelowanie, to chyba tak, o ile to nie jest skórzana kanapa, nie? Wtedy to już na pograniczu. Wydaje mi się, że to jest właśnie jeden z tych elementów, który jest na pograniczu, no bo sam kształty na przykład, które będą z tyłu jakieś, tam z tyłu zawsze jest płasko, akurat mam kanapę tutaj u siebie po lewej, to widzę, że na przykład te ściany boczne, one nie mają żadnej charakterologii modelowania organicznego. Tam nie ma nic, co trzeba by było rzeźbić. Ale już na przykład pufy jakieś z takimi guzikami wciśniętymi do środka, no to te wszystkie rzeczy, które się robi na materiałach, to już można podciągnąć właśnie na to pogranicze. Do tego już potrzeba albo innej technologii modelowania, albo innego oprogramowania, albo sobie radzenia po prostu jakimiś modyfikatorami. Ale no, jeżeli chodzi o samą specyfikę tego, no to to będzie pogranicze lub organika. Okej. To teraz wrócę do tego, o czym sobie żeśmy rozmawiali wcześniej. Tutaj jeszcze mamy druk 3D, który jest używany na przykład przy grach figurkowych. O IT jeszcze, no to właściwie jeżeli włączycie swój telefon, to zobaczycie, że nie wiem, część aplikacji, które macie, też ma jakieś elementy trójwymiarowe. Także w aplikacji, no i VR i AR, no to one praktycznie bazują na modelach trójwymiarowych, więc osoba, która jest dobrym grafikiem 3D, jak najbardziej tutaj też znajdzie pracę. Druk 3D to, tak jak mówiłem, najlepszym przykładem do tego jakaś, nie wiem, gra planszowa typu Magia i Miecz, te figurki wszystkie, czy Warhammery, też ktoś musi tak naprawdę wyrzeźbić, potem się to i przygotować do druku 3D i w ten sposób one powstają. Architektura, i tutaj głównie chodzi o ArchVis, czyli Architectural Visualization, czyli po prostu osoby, które z tych wszystkich planów i już z gotowych projektów później je nakładają na to tekstury, upiększają to, renderują. I to są rzeczy, które widzicie, nie wiem, jak przejeżdżacie gdzieś autobusem przy drodze, jakiś plakat właśnie z nowym osiedlem, no to to też musiał grafik 3D zrobić. W brandingu, w projektowaniu graficznym też często kampanie reklamowe nowych marek wplatają elementy 3D i często w takich biurach projektowych jest przynajmniej jeden grafik 3D, który wspomaga resztę po prostu przy projektach. Wzornictwo, czyli projektowanie obiektów użytku codziennego. Nie wiem, żelazko też ktoś musi wymodelować w 3D i zaprezentować, czyli to jest taki ArchVis troszeczkę dla mniejszych elementów życia codziennego. Tutaj geologia i inne dziedziny nauki. Ogólnie, jeżeli chodzi o nowe technologie, to 3D jest bardzo często używane. Na pewno widzieliście kiedyś jakieś symulacje silników spalinowych czy elektrycznych, które są wykonane w 3D. Na pewno widzieliście animacje, jak komuś wymienić implant w szczęce, to też jest 3D. No to po prostu te elementy są wszędzie dookoła nas. Medycyna to też się wiąże właśnie z nauką. Nie wiem, drukuje się już w 3D na przykład kości, biodra albo dyski dodatkowe, jak jeżeli komuś wypadł. Znaczy to trochę głupio brzmi, ale ogólnie w medycynie bardzo przydatny jest w dzisiejszych czasach druk 3D i do tego też artysta 3D jest potrzebny. Także jak sobie będziecie kiedyś przeglądać oferty pracy, nawet na stronach związanych ściśle z game developmentem, to też raz na jakiś czas zobaczycie firmy z medycznymi nazwami. Tutaj widzę, że jakieś pytania były. Tak, wiesz co, Patryk zapytał, jeśli prośba, na przykład wracając do tego o sposobach, typach modelowania, jeżeli masz owinięty jakiś materiał / szmatkę na broni, to jaki to jest, powiedzmy, typ modelowania wtedy? Tak naprawdę ciężko mi odpowiedzieć jednoznacznie, bo jeżeli chodzi o materiały, to jest specyficzny jeden rodzaj workflow, który się zajmuje robieniem takich rzeczy, to jest Cloth Simulation i do tego jest osobny program nazywający się Marvelous Designer, także wszelkiego, jeżeli chcemy zrobić szmatkę na wysokiej jakości, to robimy to w takim programie symulacyjnym i no, jeżeli chodzi o naturę tego, to tak, jest to element organiczny, ale
jak najbardziej osoba, która modeluje hero asety, czy właśnie bronie, no to musi umieć robić takie rzeczy. Musi umieć sobie to zasymulować, owinąć, dobrze zaprojektować, a potem jeszcze najlepiej przerzeźbić to ręcznie dla uwypuklenia pewnych charakterystyk. Okej. Okay. Dobra, chyba jak... Tak, dobra. Jak będą tam jakieś pytania, to ty mi będziesz zwracał na to uwagę, bo już mi oczy tutaj właśnie na czat schodzą. Tak, to od razu wspomnę jeszcze, zanim przejdziemy dalej. Pytania stricte do Preski na sesji tej czat. Jeżeli macie pytanie, które wybiega poza gdzieś tam powiedzmy tą prelekcję, sesja Q&A, która jest na koniec. Dobra, możemy lecieć dalej. Okej. Okay. Znaczy tutaj jeszcze tylko chciałem nawiązać, bo Weronika pisze, że można to po prostu zrobić w ZBrushu. Tak, można to zrobić w ZBrushu, ale jeżeli zrobisz to na symulacji, która bazuje na wartościach z prawdziwego świata, no to ona po prostu będzie lepszej jakości. Zajmie to więcej czasu, no bo trzeba będzie przejść dodatkowy krok w tej pracy, ale efekt będzie lepszy. I przy bardziej skomplikowanych rzeczach, no to jest to w sumie łatwiejsze, no bo część rzeczy robi za nas program. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o stanowiska już w samym game devie, które są w teorii kompatybilne dla osoby ogólnie zajmującą się grafiką 3D, no to jest to generalista. To jest pozycja, która będzie bardziej popularna w małych studiach i w studiach średnich, może czasami, chociaż ostatnimi czasy widzę, że troszeczkę zyskuje na popularności. Generalista to będzie ktoś taki, kto będzie w stanie tak naprawdę zrobić wszystko. Od zwierzaczka po trawkę, po nie wiem, do budynku, czy nawet jeżeli to będzie zahaczać o jakieś inne branże typu IT, to będzie jeszcze w stanie w silniku coś zadziałać. To jest osoba, która taki człowiek od specjalnych zadań. I troszeczkę też to się przeplata z taką, tutaj wypisałem na końcu, z technical artystą. Technical artysta to jest połączenie artysty i programisty, który na przykład w Unrealu potrafi też kodować w kodzie wizualnym. Czyli no to troszeczkę się przewleka ze sobą, ale generalista to będzie po prostu bardziej osoba od modelowania wszystkiego, taka, która sobie też trochę poradzi z environment artem, coś ustawi w silniku. Także to jest bardzo fajna pozycja na przykład na początek, żeby się uczyć, no bo człowiek spróbuje troszeczkę wszystkiego. Później asset artysta, czyli to właściwie czym ja się zajmuję, o czym wam opowiedziałem, no to macie hard surface artystę, to takiego ogólnego od, że tak powiem, płaskich, nieorganicznych powierzchni, weapon artystę, czyli od broni, to już taka jeszcze bardziej głębsza specjalizacja, vehicle artist, czyli osoba, która wykonuje tylko i wyłącznie pojazdy i to jest bardzo dobra praca, bo jak już ktoś się raz w tym wyspecjalizuje, no to będzie w stanie zrobić praktycznie każdy pojazd. I jest duże zapotrzebowanie na pracowników wysokiej jakości, jeżeli chodzi o vehicle artystów i oni są bardzo dobrze opłacani. I foliage artist to jest osoba, która się zajmuje tylko i wyłącznie wegetacją. Czyli właściwie to często też w ogłoszeniach jest nazywana po prostu vegetation artist, czyli drzewa, krzaki, wszystkie tego typu rzeczy. Czasem nawet robią też rzeczy, które są na przykład płaskie, czyli jakieś szmatki zwisające, plakaty, ale to mniej, raczej tylko roślinnością się zajmują. Character artist, osoba, która wykonuje tylko i wyłącznie postaci, zwierzęta i kreatury. To w sumie nie wiem, czy muszę więcej o tym opowiadać, jest to super, mega kreatywna, fajna praca, co jest naprawdę fajne u charakteru artysty. Często się zdarza, że dużo rzeczy zostaje do interpretacji przez samego artystę. Nie wszystko jest podane z koncept artu, a czasem jeżeli charakter artysta jest na fenomenalnym poziomie, to widziałem też, że zajmuje się konceptowaniem samej postaci, czyli robi kilkanaście draftów w 3D takiej postaci, a potem dopiero zajmuje się finalną. Na przykład w God of War pierwszym, tym po rebootowaniu serii widziałem, że właśnie główny art director modelował Kratosa parokrotnie. Słuchajcie, wiesz co, jeszcze szybko Janek przerwę, bo widzę, że coraz więcej pojawia się pytań na to sesję Q&A. Słuchajcie, niestety webinar ma takie małe ograniczenie względem siebie, że jeżeli pojawi się około 20 pytań, te, które zostały na końcu, zostają usunięte, wchłonięte w otchłań. Prośba, żebyście cały czas mieli przygotowane gdzieś pytanie, żebyście mogli jeszcze raz je wkleić,
no bo może być tak, że po prostu ono zniknie, nie? I nie będziemy mogli po prostu na nie odpowiedzieć. Zróbmy tak, że ja troszeczkę przyspieszę, jeżeli chodzi o moje gadanie i po każdym slajdzie turbo szybciutko odpowiem na 2-3 pytania, które będę widział z góry. Environment artysta / level artysta to jest osoba, która zajmuje się całym levelem. Różnica jest taka, że level artysta z grubsza tylko ustawia rzeczy i planuje logikę levelu, a environment artysta też zajmuje się dodatkowym modelowaniem. Czyli na przykład będzie taka możliwość, że environment artysta przejmie część obowiązków asset artysty i na przykład foliage artysty i będzie część tych rzeczy robił, też troszeczkę optymalizował na levelu. Bardzo, bardzo fajne zajęcia i tak jak mówiłem, technical artysta, połączenie kodera z człowiekiem od wszystkiego, od wszystkich zadań i z artystą i to jest zdecydowanie hands down najlepiej opłacana praca po prostu w całym game devie. Jeżeli jest się dobrym technical artystą, to gratuluję, bo to jest mega ciężka robota i bardzo poszukiwani są technical arci. I pamiętajcie, że to wszystko też zależy od tego, jak duża jest firma, jaki jest projekt, inne wymagania i troszeczkę inne rzeczy będą wymagane od osoby w projekcie, który będzie robił CRPG albo od strzelanki i tak dalej. Także to też te wszystkie rzeczy są troszeczkę płynne. Czy jest jakiś Discord do pogaduszek? Tak, będzie dla osób na kursie. Charakter artysta, jeżeli jest dobry, nie jest mu ciężko się wybić, bo jest bardzo mało bardzo dobrych. Fajnie jest być generalistą na samym początku, ale ja wolałbym się od początku w czymś specjalizować. Bycie generalistą pomaga, żeby zdecydować może, co by się chciało robić, ale jeżeli chce się fast track do dobrej pozycji, że tak powiem, do fajnego projektu, no to lepiej się w czymś konkretnie specjalizować. Dobra, następny slajd. No i tak, i tutaj tak pokrótce mniej więcej jak taki proces budowania kariery powinien wyglądać, jak ja bym robił, gdybym od początku miał już tą wiedzę, którą mam teraz, no to eksploracja, czyli to jest też fajnie odnośnie do tego ostatniego pytania właśnie Daniela. Fajnie jest oglądać, patrzeć, zobaczyć, co się dzieje, może podpytać jakichś osób, którzy pracują w game devie, żeby opowiedzieli o swojej pracy, czym się zajmują, co im się podoba, co im się nie podoba, jakie są charakterystyki tych rzeczy. No i na podstawie tego później można wejść właśnie już w jakąś specjalizację. Ale to te dwa punkty będą troszeczkę wymienne. To też zależy właśnie od tego, do jakiego się projektu trafi. No i później budowa, czyli w zależności od tego, czy macie już pracę, czy jej nie macie, budujecie portfolio, zaczynacie budowę portfolio. To jest klucz, end all be all do wszystkiego po prostu w game devie. Waszego pracodawcy nie będzie interesował wasz list motywacyjny, nie będzie interesowało CV, czy jakie uczelnie żeście skończyli. Oczywiście, jeżeli będzie miał 4 porównywalnych kandydatów, to jest fajna wartość dodana, mieć na przykład background artystyczny albo doświadczenie przy jakichś projektach wielkoskalowych, czy nie wiem, kwalifikacje językowe. Tak naprawdę ważne jest to, żebyście dobrze znali język angielski, albo przynajmniej na poziomie komunikatywnym i żebyście mieli dobre, fajne portfolio, które pokazuje wasze umiejętności, czyli między 3 do 5 dobrych, równych jakościowo prac. No i potem jest rekrutacja, czyli jak już stwierdzacie, tak, to jest ten moment, kiedy myślę, że jestem na poziomie juniora, mida, czy kogokolwiek, staram się rekrutować. Pierwsze prace to zazwyczaj wygląda tak, że to wy wysyłacie CV do ludzi, jak już zdobędziecie doświadczenie, zdobędziecie poziom pewien, to wtedy ludzie do was piszą. No, to ogólnie tak to mniej więcej wygląda. Na animatorów też jest duże zapotrzebowanie, ale bardzo trudny zawód. Będzie jak i tak, miejsce do wrzucania modeli 3D. Myślę, że tak. Tu może dopowiem. Filip, jeśli chodzi o miejsce do wrzucania swoich prac, żeby Janek miał wgląd, to właśnie na samym szkoleniu, gdzie macie do niego dostęp, kontakt. A jeśli chodzi ogólnie o jakieś miejsce, kurczę, może coś wymyślimy, jakiegoś właśnie Discorda ogólnego. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Jeżeli chodzi o rynek ArchViz, to poza tym, że jest w tej chwili pewnie kiepsko, bo po pandemii i po wszystkich kryzysach po prostu mało rzeczy jest budowane w porównaniu do tego, co było przed, to nie mam bardzo dużej wiedzy, ale co wiem, to się podzielę. Ogólnie ludzie z ArchVizu przechodzą do game devu,
A jeżeli chodzi o dobre miejsca pracy, to są to w firmach, które zajmują się tworzeniem na przykład poza samym Archviz-em aplikacji VR-owych do swoich projektów. VR, AR i ogólnie APEC pokazujących na przykład całe osiedle. Pracowałem w takiej firmie, więc wiem, i przy tym było mnóstwo pracy. Także jeżeli już, no to bardziej polecałbym takie pogranicze Archvizu i Game Devu. Czyli, inaczej, Archviz robiony w Game Engine. To będzie dobra odpowiedź. Okej, okay, możliwości Blendera przy profesjonalnej produkcji. Z mojego doświadczenia wynika to, że mnóstwo ludzi w Game Devie używa Blendera. W mojej poprzedniej firmie bym powiedział, że jest to 80% ludzi, w której było, powiedzmy, ludzi pracujących przesilnikowo modelujących około 50 osób, no to z 80% z nich korzystało z Blendera jako swojej głównej paczki. W obecnych realiach w Roommate Blender jest używany i jest używany przez sporą liczbę osób, ale na pewno nie jest jakby większościowo. Większościowo jednak ludzie używają Mai, ze względu na to, że projekty, nad którymi pracujemy, często też są projektami długofalowymi, które są, mają narzucone pewne standardy ze studiów, które dają pipeline cały naszej firmy. Ale Blender też jest używany i przede wszystkim, jeżeli na przykład do danego projektu, w którym, na przykład w projekcie, w którym ja teraz jestem, głównym softem jest Maya, ale ja wszystko, co modeluję, co potrzebuję sobie przygotować, modeluję i robię w Blenderze i potem na końcu po prostu wrzucam to do Mai, douczyłem się Mai do takiego stopnia, że już po prostu te rzeczy tam sobie dodaję i nie ma w ogóle żadnego problemu, jeżeli ktoś ogarnia eksportowanie, nie psuje skali, krzywych i tak dalej, weighted normals, normalek ogólnie, wszystko jest w porządku, także tutaj nie ma żadnego problemu, ale musicie też wiedzieć, bo na pewno jest tutaj część ludzi, która chciałaby wszystko robić w Blenderze, całe swoje projekty i to troszeczkę tak nie jest, bo są jednak po prostu wyspecjalizowane programy, które niektórymi rzeczami się zajmują lepiej i szybciej, a w pewnym momencie chodzi o to, żeby po prostu robić jak najwyższej rzeczy jakości w jak najkrótszym czasie. Także ja osobiście nie rzeźbię w Blenderze, bo po prostu lepiej mi się to robi w ZBrushu i szybciej. Jest to lżejsze dla mojego sprzętu. Nie robię map UV w Blenderze, tylko wykonuję je w Rizomie, bo jest po prostu lepszy, chociaż Blender ma porównywalne, że tak powiem, tule dodatkowe i to się trochę ten poziom wyrównuje, ale no, musicie wiedzieć, że no jednak do najszybszych efektów niektóre etapy po prostu wykonuje się gdzie indziej. Tak jak pewnie też z tytułu kursu wiecie, malowanie też się nie wykonuje w Blenderze, teksturowanie się wykonuje w Substance Painterze, właśnie jakieś elementy płócienne wykonuje się w Marvelous Designerze, pomocnicze, jeżeli chodzi o pracę przy teksturach, często się wspomagamy Photoshopem, są też inne malutkie wspomagające programy. Do myślę, takiego, że tutaj można przeskoczyć, nie? Do kolejnego slajdu. Tak, bo ja to właściwie mam wszystko. Okej, okay, jeszcze. Czy tablet graficzny z ekranem jest wymagany, jeżeli chodzi o modelowanie? Nie jest wymagany. Zwykły tablet jak najbardziej wystarczy, a do że tak powiem, do pozycji mid, czy zaawansowanego juniora, czy początkującego mida nawet bez tabletu da radę. Potwierdzić lubię. Duży nacisk jest na real time, tak? Zgadza się, bardzo duży nacisk na real time. Fajnym przykładem jest serial Mandalorian, w którym wszystkie tła były robione real time'owo w Unreal Engine. Także nie był już tam używany green screen, był używany real time'owy engine. Także no, coraz szersze ma to zastosowanie, to prawda. Chyba wykorzystywali duże ekrany, tak? Dobrze pamiętam. Takie cylindry dookoła. Mhm. I plusem jest to, że nie tylko mogli zmieniać w czasie rzeczywistym ułożenie na przykład rzeczy, które tam mieli, ale światło, które było rzucane na postaci, powodowało, że no nic już nie trzeba tak naprawdę kluczować i poprawiać. Super sprawa. Dla ludzi, którzy pracują przy silnikach, naprawdę super sprawa. Tak, Archviz słabo. Okej. Okay. Dużo gier AAA korzysta z Unity? Chyba nie znam żadnej. Teraz jeszcze problem chyba jest, nie? Tak, teraz jeszcze Unity sobie strzeliło w kolano, więc od Unity
jak robiłem tą prezentację, to chciałem dużo powiedzieć o Unity, a teraz to już Unity jest, tak jak tutaj Wojciech napisał, ciężkim tematem i najprawdopodobniej nie odzyskają już zaufania swojej klienteli i ich klientele przejmie Godot i Unreal. Więcej pewnie Godot, bo dużo gier mobilnych. Okej, okay, przejdziemy sobie tutaj na szybciutko, tylko te programy tutaj, ZBrush, o którym wcześniej wspomniałem, Bridge Quixelowy do Megascanów, będziemy z tego korzystać podczas kursu, super narzędzie. Nuke to jest postprodukcyjny odpowiednik After Effects, ale bardziej skierowany pod 3D. Maya, czyli All Around Package, tak jak Blender, tak samo Max i Modo. Mamy tu też Rizoma właśnie do robienia UV-ek, Marmoseta specjalnie dla ludzi pod 3D do prezentowania swoich modeli na ArtStation i ma też fenomenalny system do robienia, do bake'owania map, lepszy niż właściwie jakikolwiek inny program. PureRef do referencji, Unity, Unreal to są dwa główne, jeszcze tutaj tak naprawdę Godota zabrakło, bo Godot teraz zyskuje coraz więcej popularności, więc to będą trzy główne engine'y. Tutaj sobie wrzuciłem Topaz Gigapixel, to jest do polepszania, to jest AI do polepszania rezolucji zdjęć, referencji, korzystam, bardzo sobie chwalę. Paczki od Adobe, czyli Substance Painter, Substance Designer, brakuje tutaj Quixel Mixera, który jest też bardzo fajnym narzędziem do robienia tekstur i fajnie się łączy z Bridge'em, bo bezpośrednio można tam wszystko sobie importować. O, zapomniałem wam wspomnieć, że właśnie przy profesjonalnej produkcji broni do samego modelowania hard surface'owego, do tych wszystkich jakichś ciężkich, super skomplikowanych, cybernetycznych powierzchni używa się Fusion 360. To jest CAD-owski program autodeskowy, który ma może z dwóch konkurentów, ale ogólnie jest chyba najlepszy w tej chwili na rynku i Houdini do efektów specjalnych, do systemów cząsteczkowych. To była kiedyś taka ogólna paczka typu Blender Max, ale się wyspecjalizowali w VFX-ach i wygryźli wszystkich, jeżeli chodzi o systemy cząsteczkowe i do game devu też się korzysta z Houdiniego. Okay, widzę, że coraz więcej właśnie pytań się pojawia. Może lećmy z preską i wtedy rzeczywiście ile czasu nam zostanie, to podpowiemy na pytania, okay, bo widzę, że cały czas się nagromadzają. Nie używam z Boxcuttera, bo korzystam z Fusion. Ale korzystałem kiedyś. Okej, okay, tutaj przez ostatnie 3 dni przygotowywałem taki model broni, który ewentualnie byśmy wykonywali podczas kursu i wszystkie elementy, które tutaj są w niej zrobione, jak najbardziej się nadają do tego, żeby zrobić je w Blenderze i w programach, które wymienię na liście. No jedyną rzeczą, której nie da się zrobić w Blenderze na 100% jest teksturowanie. Nie podjąłbym się tego i nie próbowałbym, dlatego mamy Substance Paintera, który jest fenomenalnym programem do teksturowania i też trochę taki monopolistą na rynku w tej chwili, bo nie ma dużo innych programów, które mogą z nim konkurować. Tak.